Rozpoczynamy od 11 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oczek. I teraz odliczamy sobie od początku 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. W piąte oczko od początku wykonujemy pierwszy słupek. Mamy pierwszy słupek w piątym oczku. I teraz idziemy do tyłu. W czwartym oczku również wykonujemy słupek. W trzecim. W czwartym. Ten początek może się wydawać troszkę trudniejszy niż takie, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli do okręgu z łańcuszka. I ostatni słupek w pierwszym tutaj oczku na samym brzegu. O, i tak to wygląda. Czyli mamy 11 oczek łańcuszka i tutaj od piątego zaczynamy wykonywać słupki. 5 słupków do ostatniego tutaj oczka. Dalej robimy 3 oczka łańcuszka. I jeszcze jeden słupek w tym ostatnim oczku. I tak wygląda pierwszy rząd tej prostej chusty. Rozpoczynamy rząd drugiej chusty od 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Obracamy chustę na lewą stronę. Robimy narzut i tutaj w pierwszej przestrzeni pomiędzy słupkiem, tu gdzie mamy 3 oczka łańcuszka, zaczepiamy wachlarzyk składający się z 7 słupków. I te wachlarzyki z 7 słupków będziemy bardzo często powtarzać w naszej chuście. Drugi słupek. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty i siódmy. Mamy wachlarzyk z 7 słupków. Teraz 2 oczka łańcuszka. Omijamy 2 najbliższe słupki i wkuwamy się w trzeci z kolei, czyli ten środkowy z piątki słupków poprzedniego rzędu. Wykonujemy pojedynczy słupek i to będzie środek naszej chusty. Dalej strona lewa, 2 oczka łańcuszka i pod następną przestrzenią z łańcuszka wykonujemy podobny wachlarzyk z 7 słupków. Dalej robimy 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Tutaj już możemy sobie odliczyć z tego łańcuszka 3 oczka, raz, dwa i w trzecie z kolei wkuwamy się z słupkiem. Ostatnim słupkiem drugiego rzędu. I tak wygląda drugi rząd chusty. Rozpoczynamy rząd trzeci chusty, również od 6 oczek łańcuszka. Obracamy chustę i teraz pod tą przestrzenią z łańcuszka robimy jeden słupek. Teraz 2 oczka łańcuszka. Omijamy 2 pierwsze słupki wachlarzyka i wkuwamy się w trzeci z kolei, wykonując słupek.
następnym słupku również słupek i w kolejnym słupku słupek. Czyli pierwsze dwa słupki wachlarzyka zostają wolne. Następnie robimy kolejno trzy słupki w kolejnych oczkach i dwa słupki również zostają na końcu wolne. Czyli w środkowych słupkach wykonujemy trzy. Teraz dwa oczka łańcuszka i już przechodzimy na środek chusty. W środku chusty, tutaj w tym słupku środkowym, wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka. I jeszcze jeden słupek. I to jest nasz środek chusty. Dalej, dwa oczka łańcuszka, teraz już lewa strona. I znowu pomijamy dwa pierwsze słupki wachlarzyka, wkuwamy się w trzeci z kolei, wykonując trzy słupki, jeden po drugim, w kolejnych oczkach. Dalej, dwa oczka łańcuszka. Wykonujemy teraz pod tutaj pętelką z łańcuszka jeden słupek. Trzy oczka łańcuszka i odliczamy sobie raz, dwa, trzy. W trzecie oczko tego łańcuszka wykonujemy ostatni słupek trzeciego rzędu. I tak wygląda chusta po zakończeniu trzeciego rzędu. Rozpoczynamy rząd czwarty chusty. Tak samo od sześciu oczek łańcuszka. Sześć oczek łańcuszka, obracamy chustę i w tej pierwszej przestrzeni pod łańcuszkiem wykonujemy znowu wachlarzyk z siedmiu słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 i 7. Dwa oczka łańcuszka. I teraz opuszczam jeden słupek i w ten środkowy z trzech wkuwam się z jednym pojedynczym słupkiem. Dalej, dwa oczka łańcuszka. I już przechodzimy do środka chusty. Tu mamy taką fałkę w środku. W pierwszym słupku tej fałki wykonujemy również wachlarzyk z siedmiu słupków. Musimy tutaj w tym jednym oczku zmieścić aż siedem słupków. Cztery, pięć, sześć i 7. Teraz dwa oczka łańcuszka i tutaj w środku chusty jeden słupek. To jest środek chusty. Dwa oczka łańcuszka, już przechodzimy na lewą stronę. W tym słupku również wachlarzyk z siedmiu słupków. Na razie jeszcze nam tu się to nie układa ładnie, ale później jak chusta będzie przerastać, to będzie tu się ładnie wszystko rozkładało. Dalej dwa oczka łańcuszka i tak samo jak po stronie prawej, tutaj jeden słupek, ten środkowy z trójki poprzedniego rzędu. Znowu dwa oczka łańcuszka i już od razu przechodzimy tutaj na tą ostatnią przestrzeń z łańcuszka i wykonujemy tutaj również
wachlarzyk z 7 słupków. Już tutaj nie musimy się męczyć w jednym oczku, tylko owijamy wokół tego łańcuszka 7 słupków. 4, 5, 6, 7. Możemy sobie je troszkę tutaj podsunąć. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i ostatni słupek, trzecie oczko, licząc tutaj stąd. Raz, dwa, trzy, w trzecim oczku wykonujemy ostatni słupek czwartego rzędu. I po zakończeniu usta powinna wyglądać w ten sposób. Tu mamy 6 oczek łańcuszka, wachlarzek z 7 słupków, 2 oczka łańcuszka, słupek, 2 oczka łańcuszka, 7 słupków w jednym oczku, dalej 2 oczka łańcuszka, słupek, tutaj na środku, 2 oczka łańcuszka, 7 słupków w jednym oczku i tak samo po lewej stronie do końca. Teraz przed nami rząd 5 i 6 i te dwa rzędy będziemy dalej stale powtarzać, więc chusta jest naprawdę bardzo prosta. Stale dalej będziemy powtarzać rzędy 5 i 6, aż chusta osiągnie oczekiwaną przez nas wielkość. Rozpoczynamy rząd 5 od 6 oczek łańcuszka. Obracamy chustę i w tej pierwszej pętelce owijamy jeden słupek. Dalej 2 oczka łańcuszka i tak jak było w poprzednim rzędzie, omijamy dwa pierwsze słupki, a w kolejne 3 wykonujemy słupek po słupku, tak żeby wyszło nam ich 3. I dalej 2 oczka łańcuszka. I w pojedynczym słupku wykonujemy taką fałkę, czyli słupek, 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Mamy fałkę i 2 oczka łańcuszka przerwy. I dalej przechodzimy na następny wachlarzyk, również wkuwamy się trzeci słupek z kolei. I wykonujemy pod rząd 3 słupki. Dalej 2 oczka łańcuszka. I już mamy słupek środkowy chusty, w którym robimy również tą fałkę, czyli słupek, 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek. I to jest środek chusty w rzędzie 5. 2 oczka łańcuszka i już następny wachlarzek. Omijamy 2 słupki. Trzeci z kolei wykonujemy pod rząd 3 słupki. Dwa oczka łańcuszka i w pojedynczym słupku fałka, czyli słupek. 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek. 2 oczka łańcuszka i ostatni wachlarzyk przed nami, trzeci słupek, słupek i jeszcze 2 następne, 2 oczka łańcuszka i w ostatniej pętelce robimy owijany słupek. Nie można zapomnieć o tym słupku. 3 oczka łańcuszka i słupek w trzecim oczku łańcuszka. I 5. rząd mamy zakończony.
zaczynamy rząd szósty i każdy następny, zawsze tak samo, od sześciu oczek łańcuszka. Obracamy chustę i w pierwszej przestrzeni z łańcuszka wachlarzek z siedmiu słupków. Teraz dwa oczka łańcuszka i pojedynczy słupek, środkowy słupek z trzech poprzedniego rzędu. Dwa oczka łańcuszka i w fałce poprzedniego rzędu owijamy wachlarzek z siedmiu słupków. Dwa oczka łańcuszka i znowu mamy trzy słupki, środkowy z nich pojedynczy słupek, dwa oczka łańcuszka i już mamy tą środkową fałkę. W przypadku środkowej fałki musimy wykonać wachlarzyk tutaj w tym słupku i później w tym, więc po prawej stronie uwamy się i wykonujemy 7 słupków w jednym oczku. Dwa oczka łańcuszka i tutaj słupek środkowy, pusty, w tą fałkę również, w środek, pod łańcuszkiem środkowym. Dwa oczka łańcuszka i tu w tym słupku po lewej stronie również wachlarzyk z siedmiu słupków. I dalej analogicznie, tak jak to było po stronie prawej, dwa oczka łańcuszka, przechodzimy tam, gdzie mamy trzy słupki, w środkowe z nich wykonujemy słupek, dwa oczka łańcuszka i już pod fałką wachlarzek z siedmiu słupków. Dwa oczka łańcuszka, słupek środkowy z trzech przedniego rzędu, dwa oczka łańcuszka i tutaj omijamy tą przestrzeń pomiędzy słupkami i od razu tutaj ostatnio kuwamy się, wykonując wachlarzek, owijamy w zasadzie te słupki, 7 ich musi być. Również 4, 5, 6, 7 i teraz 3 oczka łańcuszka. Odnajdujemy sobie trzecie oczko od końca. Tutaj w trzecim oczku wykonujemy słupek ostatni. O narzucie zapomniałam. Już mamy szósty rząd zakończony. I tak to wygląda po prawej stronie chusty. Już widać ten zarys takich jakby dzwoneczków, który dla tej chusty jest bardzo charakterystyczny.
Dalej stale będziemy powtarzać rzędy 5 i 6 stale.